W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Konsekwencja. Kalendarz świecki ma znaczenie dla wszystkich. Bardziej miejmy na uwadze rok kościelny i kalendarz katolicki. W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok kościelny. Przed tygodniem na kolanach przed Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy tutaj Panu Bogu za ubiegły rok kościelny i za wszystkie otrzymane łaski. Przepraszaliśmy za wszystkie popełnione przez nas grzechy i prosiliśmy o łaski na nowy rok kościelny. Rok kościelny rozpoczyna się Adwentem. Rozpoczęliśmy Adwent, czas pokuty, czas oczekiwania, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Łacińskie słowo Adventus oznacza przybycie, przyjście, ale także początek, świt. W Kościele Adventus to czas przyjścia, okres przed Bożym Narodzeniem, Adwent. Nawiązuje ten okres rozpoczynający rok kościelny do wołania, które przez wieki rozlegało się w modlitwie do Boga, prośbie o przyjście zapowiadanego i upragnionego Mesjasza. Rozpoczęliśmy Adwent, czas pokuty, czas oczekiwania, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Pan nasz Jezus Chrystus wskazuje dzisiaj na siebie jako tego, w którym wypełniają się proroctwa Starego Testamentu. Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście słyszeli i widzieli. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia, a błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. A o samym Janie Chrzcicielu mówi, ten jest bowiem, o którym napisano, oto posyłam anioła mego przed obliczem Twoim, który przygotuje drogę Twą przed Tobą. Woła dzisiaj apostoł narodów, bracia, i znowu Izajasz mówi, zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami. W nim narody pokładać będą nadzieję, a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego. W Adwencie trzeba odprawić dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Trzeba duszę przygotować, z grzechu wysprzątać, oczyścić, łaską przyozdobić, uświęcić. Drodzy wierni, tajemnica przyjścia Chrystusa dokonała się przed 2000 lat w stajence betlejemskiej. Od tej daty liczymy czas naszej ery, czas po narodzeniu Chrystusa. Tajemnica przyjścia Chrystusa dokona się na końcu czasów, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Będzie sąd ostateczny. Tajemnica przyjścia Chrystusa dokonuje się na każdej katolickiej mszy świętej, kiedy katolicki kapłan pośród nabożnego milczenia kanonu
wypowiada słowa przeistoczenia, konsekracji. Naucza papież święty Pius X w katechizmie, czym jest msza święta. Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postacią chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. W jakim celu sprawowana jest ofiara mszy świętej? Ofiara mszy świętej składana jest Bogu z czterech powodów: aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu, aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną, aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną, aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne i dlatego zwana jest ofiarą prośby. Ten nieoceniony, najdrogocenniejszy skarb mszy świętej Kościół katolicki otaczał zawsze najwyższą czcią, szacunkiem, troską, pieczołowitością, aby nie uronić nawet najmniejszej cząstki misterium Najświętszej Ofiary i obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ta najwyższa cześć, szacunek, troska, pieczołowitość znajdowały swój najszlachetniejszy wyraz przez wieki, przez sprawowanie katolickiego kultu mszy świętej w rycie rzymskim i w innych czcigodnych starożytnych rytach. W tę dziedzinę kultu od kilkudziesięciu lat wtargnął zamęt całe niekatolickie spektrum profanacji, uzurpacji i innych aberracji, umniejszenie czci Bożej i umniejszenie pożytku dla dusz. Przywołajmy wymogi prawego rozumu. Rodzi się pytanie na poziomie najbardziej elementarnym. Skoro msza święta, sprawowana na katolickich ołtarzach przez wieki, przez katolickich papieży, biskupów i kapłanów, była aktem kultu doskonałym w każdym detalu, to po co było ten nieskazitelny, miły niebu katolicki ryt zmieniać? I rodzi się pytanie jeszcze bardziej elementarne i dramatyczne zarazem. Skoro msza święta, sprawowana na katolickich ołtarzach przez wieki, przez katolickich papieży, biskupów i kapłanów, była aktem kultu doskonałym w każdym detalu, to po co było ten nieskazitelny, miły niebu, katolicki, rzymski ryt ograniczać, lekceważyć, a nawet wprost zakazywać go i wyrzucać na śmietnik historii? Czy tak się godzi? Jako Polska
nie mamy się czym chlubić. Przywołajmy raz jeszcze okoliczności skrzętnie zamilczane przez historyków i przez media mieniące się katolickimi. Od ludzi rozumnych wymagałoby się już pewnego poziomu zrozumienia i wyartykułowania spraw ważnych, ważniejszych i najważniejszych. Od historyków katolickich wymagałoby się już pewnego poziomu wnikliwości, powiązania faktów, osób, przyczyn i skutków. Od dusz katolickich wymagałoby się już dopuszczenia prawdy do głosu. Bywa chronologia nieszczęśliwa. W 1966 roku obchodziliśmy w naszej ojczyźnie millennium, 1000 lat od chrztu. W bezpośredniej bliskości chronologicznej od tej daty wyrugowano z polskich kościołów i kaplic tę mszę świętą, która przez 1000 lat konstytuowała Kościół katolicki na polskiej ziemi, była doskonałym kultem Boga w Trójcy Jedynego, budowała wiarę pokoleń i uświęcała pokolenia dusz. Koincydencja trudna do uwierzenia, dramatycznie niefortunna. I rodzi się pytanie jeszcze bardziej elementarne i dramatyczne zarazem. Za co nienawidzicie katolickiej odwiecznej mszy świętej? Z jakiego powodu skazujecie ją na poniewierkę, lekceważenie i wzgardę? Jaki jest obiektywny, rozumny i katolicki powód zakazów i skąpego dozowania jej sprawowania? Z jakiego powodu skazujecie odwieczną katolicką mszę świętą na zapomnienie i dążycie do całkowitego wyrugowania jej z powierzchni ziemi? 29 sierpnia 1976 roku w Lille do zgromadzonych 11 tysięcy wiernych arcybiskup Marcel Lefebvre jakże trafnie mówił: chcemy tylko, aby pozwolono nam wyznawać naszą wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale właśnie to wypędza nas z naszego kościoła, wypędza się tych biednych kapłanów odprawiających tradycyjną mszę świętą, przez którą zostali uświęceni wszyscy nasi święci, święta Joanna d'Arc, święty proboszcz z Ars, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Widzicie też, jak kapłani brutalnie zostają wypędzani ze swoich parafii, dlatego że odprawiają tę mszę świętą, która przez stulecia uświęcała świętych. To absurd. Chciałbym niemal powiedzieć, że jest to historia wymyślona przez szaleńca. Zadajemy sobie pytanie, czy nam się to wszystko śni? To przecież niemożliwe, że ta msza święta stała się dla naszych biskupów czymś strasznym, dla tych, którzy powinni przecież strzec naszej wiary. Ale my będziemy strzegli mszy świętej świętego Piusa V,
A dlaczego? Dlatego, że msza świętego Piusa V jest mszą świętą od 20 stuleci. Jest mszą świętą po wszystkie czasy. Jest ona nie tylko mszą świętą świętego Piusa V, ona uosabia naszą wiarę. Potrzebujemy tej ostoi dla naszej wiary. Repetitio mater studiorum. I jest jeszcze powiedzenie pokrewne. Repetita iuvant. Rzeczy powtarzane są pomocne. Powtórzmy zatem te treści, które są dla katolickiego sumienia wiążące, aby dochować wierności katolickiemu kultowi. Po pierwsze, regulacje świętej liturgii mają swojego najwyższego prawodawcę w osobie prawowitego papieża. Czy jednak jest on niczym niezwiązany i może podejmować decyzje arbitralne? Sobór Watykański na sesji czwartej 18 lipca 1870 roku w pierwszej konstytucji dogmatycznej Pastor Eternus o Kościele Chrystusowym formułuje dogmat o nieomylności papieskiej. Trzeba jednak tę konstytucję dogmatyczną Pastor Eternus czytać w całości, nie tylko o tym, co dotyczy dogmatu o nieomylności papieskiej, ale i wszystkie inne zawarte tam treści. A jest wśród nich zawarte i takie stwierdzenie. Neque enim Petris successoribus Spiritus Sanctus promissus est ut eo revelante novam doctrinam pate facerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Albowiem następcą Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez apostołów objawienie, to znaczy depozyt wiary. Msza święta, najświętsza ofiara, najświętszy sakrament, kult reformowany, msza posoborowa jest kultem nowym, zmienionym, niekatolickim, ponieważ nie spełnia kryteriów katolickości wyszczególnionych wyraźnie przez świętego Wincentego z Lerynu w znamienitym dziele Commonitorium starożytności, powszechności, jednomyślności. Msza posoborowa jest kultem umniejszonym, a więc niegodnym Pana Boga, albowiem Panu Bogu należny jest kult doskonały, nieskazitelny, najdoskonalszy. I jest jeszcze problem dodatkowy, że w ramach tegoż umniejszonego kultu, czyli mszy posoborowej, ujawniają się
jeśli tak można powiedzieć, poszczególne nurty destrukcyjne. Do nich należy między innymi rozlana w ostatnich miesiącach już powszechnie w naszej ojczyźnie profanacja Najświętszego Sakramentu przez przyjmowanie komunii na rękę. Drobne cząstki, konsekrowane partykuły pozostają na dłoni, są strzepywane na podłogę, są deptane przez ludzi. Okropność profanacji, okropność niekatolickich zaleceń, okropność fałszywego posłuszeństwa, także ze strony starszego pokolenia. I najnowsza odsłona rewolucyjnej destrukcji, czarna data w kalendarzu, 12 grudnia roku pańskiego 2021, w trzecią niedzielę Adwentu, otworzą się w Polsce oficjalnie dla kobiet możliwości wtargnięcia do prezbiterium w roli lektorki i akolitki z możliwością rozdawania komunii, szafarki. Czarna data w kalendarzu Polski. Nie pierwsza to czarna data. Rewolucja mutuje. Nowe odsłony rewolucji. Po której stronie stoję? Czy mnie te sprawy interesują? Czy mnie te sprawy przejmują? Czy traktuję je jako najważniejsze? Proszę księdza, już tam nie chodzimy. Bardzo dobrze. Ale upominajcie nieświadomych, ogłupiałych, fałszywie posłusznych. Mówcie im, jest adres bezpieczny, pod którym Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie jest doskonale uczczony i doskonale chroniony przed wszelkim niebezpieczeństwem profanacji, uzurpacji i innych aberracji. Ten adres to msza święta w rycie rzymskim. Biegajmy pod ten adres i podawajmy ten adres bliźnim głośno, wyraźnie, czytelnie, nieanonimowo. Msza święta w rycie rzymskim. Zwiążmy się z nią wyłącznie, dożywotnio, nieodwołalnie. Msza święta w rycie rzymskim jest rytem własnym Kościoła katolickiego. Msza święta w rycie rzymskim jest rytem katolickim. Msza święta w rycie rzymskim jest rytem doskonałym. Msza święta w rycie rzymskim jest rytem godnym Pana Boga. Dałby Bóg współczesnemu pokoleniu Polaków prawy rozum. Dałby Bóg współczesnemu pokoleniu Polaków katolicką wiarę. Po drugie, dwa teksty magisterialne o charakterze doktrynalnym regulują kult katolicki. Kanon 13 z kanonów o sakramentach w ogólności Soboru Trydenckiego, sesja 7 z 3 marca 1547 roku oraz
bulla papieża świętego Piusa V, quo primum tempore, Sobór Trydencki na sesji 7, 3 marca 1547 roku w dekrecie o sakramentach, w kanonach o sakramentach w ogólności, w kanonie 13 stanowi. Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus in solemni sacramentorum administratione ad hibericon svetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris prolibito omitti, aut in novos alios per quem cumque ecclesiarum pastore mutari posse, anatema sit. Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek pasterza kościołów, niech będzie wyklęty. Przypomnijmy, kanon ten ma charakter doktrynalny, a nie czysto dyscyplinarny. Rzeczową analizę tego kanonu i wykazanie jego charakteru doktrynalnego, a nie czysto dyscyplinarnego, podaje między innymi Michał Rzepka w artykule pod tytułem Kanon 13 sesji 7 Soboru Trydenckiego Konstytucja quo primum a zakres zmian w liturgii. Artykuł został opublikowany w pierwszym numerze czasopisma Goniec Tradycji na stronach od 6 do 11. Czasopismo możemy otrzymać, kontaktując się z wydawcą, którym jest prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych tradycji łacińskiej imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I głos prawowitego papieża. Święty Pius V, bulla quo primum tempore dotycząca mszy świętej w rycie rzymskim. Czytamy w niej między innymi: na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy świętej w inny sposób niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych,
i pomimo zwyczajów wyżej wymienionych kościołów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat. Nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu, naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. Mamy także do dyspozycji dwa opracowania analityczne, które są merytorycznie bogatą przestrogą przed kultem reformowanym i wołaniem o wierność odwiecznemu, nieskazitelnemu katolickiemu kultowi mszy świętej w rycie rzymskim. Pierwsze opracowanie to krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, podpisana przez kardynała Alfredo Ottavianiego i kardynała Antonio Bacciego. Kardynałowie piszą między innymi, jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem grupy doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego, ustalając raz na zawsze kanony rytu, sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Nie wydaje się, by argumenty natury duszpasterskiej, do których odwoływano się dla uzasadnienia tak poważnego zerwania, były dostateczne, nawet jeśli uznać, że wolno je przeciwstawiać argumentom doktrynalnym. W Novus Ordo Missae pojawia się tyle nowości, zaś z drugiej strony tyle rzeczy odwiecznych zostaje zepchniętych na dalszy plan lub przesuniętych na inne miejsce, jeśli zostało dla nich jeszcze jakieś miejsce, że grozi to, iż pewna wątpliwość, która wkrada się niestety do niektórych środowisk, wzmocni się i przerodzi w pewnik. Uważa się bowiem, że prawdy wiary wyznawane od zawsze przez wierny lud można zmieniać lub pomijać milczeniem i nie będzie to zdradą świętego depozytu nauczania Kościoła, z którym wiara katolicka związana jest na zawsze. Ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie okazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Przejawem tego wśród najlepszej części duchowieństwa
jest dręcząca rozterka sumienia, czego niezliczone świadectwa napływają do nas codziennie. Drugie opracowanie, wydane niedawno, cieszy szczególnie polską duszę, bo wydane na polskim gruncie i polskiego autorstwa. Michał Rzepka, najsmutniejsza z rocznic albo złote gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI. Teksty, o których dzisiaj mowa, możemy otrzymać, kontaktując się z wydawcą, którym jest prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych tradycji łacińskiej imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Teksty te są także dostępne w naszej kruchcie strategicznej. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie. Przywołajmy wymogi prawego rozumu i czytajmy. Z uważnej lektury, z głębokiego rozumienia niech rodzą się i dojrzewają decyzje i działania konsekwentne. Adwent. Tajemnica przyjścia Chrystusa dokonała się przed 2000 lat w stajence betlejemskiej. Od tej daty liczymy czas naszej ery, czas po narodzeniu Chrystusa. Tajemnica przyjścia Chrystusa dokona się na końcu czasów, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Będzie sąd ostateczny. Tajemnica przyjścia Chrystusa dokonuje się na każdej katolickiej mszy świętej. Kiedy katolicki kapłan pośród nabożnego milczenia kanonu wypowiada słowa przeistoczenia konsekracji. Czy pośród szaleństwa wzmagającej się rewolucji dochowamy wierności odwiecznej, nieskazitelnej, miłej niebu katolickiej mszy świętej? Czy dochowamy wierności katolickiej mszy świętej wyłącznie, dożywotnio, nieodwołalnie? Virgo Fidelis, Panno wierna, módl się za nami. Lex orandi, lex credendi. Obrona katolickiej mszy świętej jest obroną katolickiej wiary. Czas dać świadectwo. Defensores fidei, dzielni obrońcy katolickiej wiary, wystąp! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.